pierwszej części dzisiejszego odcinka dogłębnie przeanalizujemy pochodzenie i znaczenie słowa Giga Chad, a w drugiej odpowiemy na pytanie, dlaczego Szymon Hołownia jest tak nazywany po objęciu funkcji marszałka Sejmu. Przepraszam? Procedowane, czy coś powiedziałem? Najmocniej Państwa przepraszam, ale czasami słowo proces tak ciśnie mi się na usta, że nie mogę się powstrzymać. Na wstępie warto zaznaczyć, że określanie Szymona Hołowni mianem Giga Chada stało się na tyle popularne, że nawet media głównego nurtu zaczęły tworzyć o tym artykuły. Portal Przegląd Sportowy Onet próbował wytłumaczyć to zjawisko. Według autorów pierwszy raz w internecie ta nazwa pojawiła się w październiku 2017 roku i użyli jej użytkownicy Reddita w kontekście profilu niejakiego Ernesta Kamilowa na Instagramie. Według tego, co można znaleźć w sieci, Giga Chad to rosyjski kulturysta, model, trener fitness, a od pewnego czasu również influencer. Znaczenie tego słowa jest jednak bardziej głębokie i fascynujące, dlatego dzisiaj się tym zajmiemy. Słowo to rozprzestrzeniło się wśród młodych ludzi niczym wirus w ostatnich latach. Bardzo możliwe, że sam się na nie natknąłeś, dlatego musisz pojąć, jaka historia za nim stoi oraz dlaczego tak dobrze działa na ludzi. Określenie składa się z dwóch słów: giga oraz chad. Giga pochodzi od greckiego słowa gigas, oznaczającego olbrzym. To również pierwszy człon wyrazów złożonych, oznaczających jednostki miary miliard razy większe od podstawowych. Określenie to możemy znać z informatyki, gdzie gigabyte to miliard bajtów. Drugi człon stanowi słowo chad. Termin wszedł w życie dzięki forom internetowym, takim jak 4chan, Reddit czy innym zamkniętym społecznościom skupiającym się wokół tematyki relacji międzyludzkich. Chad pierwotnie był określeniem czy pseudonimem dla każdego atrakcyjnego, popularnego mężczyzny, który odnosi sukcesy seksualne z kobietami. Podobnie jak termin normik, Chad i jego żeńska odpowiedniczka Stacy są często używane pejoratywnie przez tych, którzy uważają się za nonkonformistów. 1 czerwca 2006 roku umieścił wpis ze słowem Chad, definiując go jako faceta, który idzie do baru po laski. Wcześniej można znaleźć używanie tego słowa w latach 90. w Chicago w stanie Illinois. Chad było obraźliwym określeniem w slangu młodych, odnoszących sukcesy białych mężczyzn w wieku od 20 do 30 lat. Ale wróćmy do bliższych czasów. 9 sierpnia 2013 roku użytkownik Urban Dictionary dr James Russell przesłał wpis dotyczący Chad Thundercock, który zdefiniował tę postać jako stereotypowego samca alfa ze szkoły średniej lub studiów, odnoszącego sukcesy z kobietami. 10 sierpnia 2013 roku ruszył blog Chad Thundercock Tumblr. Zacytuję pierwszy wpis, aby zobrazować, jakie emocje kołysały pierwszymi ludźmi korzystającymi ze słowa Chad. Daleko mi do ideału Chada Thundercocka, ale zdecydowałem się założyć tego bloga, aby udokumentować moją podróż do zostania panem Thundercockiem. Obecnie jestem definicją nerda, prawiczka mieszkającego w piwnicy, ale ideał Chada Thundercocka zaskakująco wydaje się mnie motywować. W dalszej części wpisu pojawiają się cechy Chada. Wysoki wzrost, mięśnie, wyrazista szczęka, estetyczny nos, sukces finansowy, dobry styl oraz cecha sugerująca, metaforycznie mówiąc, ponadprzeciętne kompetencje seksualne. Tak jak widzisz, Chad był również pewnego rodzaju fantazją osób, które określały się wtedy jako prawiczki w swojej piwnicy. Ze względu na to, że określenie szufladkuje osobę jako genetycznie lepszą, uzdolnioną i uprzywilejowaną, narosło wokół niego wiele pejoratywnych cech, takich jak bycie bezczelnym, aroganckim czy nadmierne kierowanie się w życiu sferą seksualną. Termin Chad był i jest używany na forach zarówno w kontekście pejoratywnym, ale obrzydliwy Chad, nie mogę na to patrzeć, jak i pozytywnym, ale z niego Chad, też tak bym chciał. Na męskich forach Chadowie są ogólnie postrzegani jako najlepsze 10% wszystkich przedstawicieli płci pod względem jakości genetycznej. Określenie Chad krążyło w podziemiach internetu aż do wiralowego mema Virgin vs. Chad. 23 kwietnia 2016 roku użytkownik serwisu 4chan przesłał post zatytułowany Znaki prawiczka, wymieniając je jako sposób na identyfikację prawiczka. 2017 rok, konkretnie czerwiec, był momentem wybuchu memów Virgin vs. Chad, określających dwie skrajne postawy. Maj 2020 był szczytem popularności tego mema, który wywindował rozpoznawalność określenia Chad na szeroką skalę.
W 2021 roku słowo czad przeobraziło się w znane dzisiaj Giga Czad dzięki wiralowemu memowi Average Fan vs. Average Enjoyer, gdzie wykorzystywano w montażu zdjęcia Ernesta Kalimowa. Giga Czad został na forach uznany za najwyższą i ostateczną formę Chada van der Kocka. W 2017 przez wejście do mainstreamu na Reddicie został opisany jako Giga Czad, idealny okaz ludzki, którego przeznaczeniem jest poprowadzenie nas przeciwko reptilianom. Ewolucja słowa. Określenie oczywiście ewoluowało i wchodząc do mainstreamu, dzięki memom, przestało być używane w kontekście wyłącznie seksualnym, mającym ocenić sukcesy na rynku matrymonialnym. Zostało przekształcone na określenie niesamowicie męskiego mężczyzny, mającym określić kogoś wyróżniającego się swoim niesamowitym męskim wyglądem i męskimi postawami. Dobrze to obrazuje popularność mema Chada Wojaka, reprezentująca stoicki spokój, mówiąca tak. Często była pokazywana w kontraście do postaci krzyczącej i dającej się ponieść emocjom. Ta forma czada w memach nie ma już znaczenia seksualnego, lecz pokazuje pewną męską, potężną postawę, mającą zobrazować stabilny stan psychiczny i mentalny, z którego nie da się wyprowadzić. To całkiem zabawne, jeśli o tym pomyślisz. Kiedyś określenie czad funkcjonowało na forach internetowych wśród sfrustrowanych mężczyzn, którzy narzekali, że inni mają lepszą genetykę, przez co lepiej radzą sobie z kobietami. A dziś to samo określenie odnosi się nawet do polityków. Szymon Hołownia niekoniecznie pasuje do pierwotnego znaczenia tego słowa dotyczącego wyższości genetycznej oraz podbojów seksualnych, lecz pasuje do późniejszego znaczenia czada, czyli mężczyzny reprezentującego męskość, której nie da się wyprowadzić z równowagi, osoby stanowczej. Młodzi ludzie, kojarząc te memy, widzą podobieństwa między nimi. Że proszę o ciszę, dobrze? Proszę o ciszę. Proszę państwa o ciszę. Co to w ogóle znaczy męskość? Męskość to zestaw cech stereotypowo i kulturowo kojarzonych z mężczyznami. Siła, przywództwo, sprawczość, honor, spokój. Jeśli ktoś posiada zbliżony zestaw cech, to będzie postrzegany jako męski. Co jest ważniejsze, każde społeczeństwo potrzebuje osób dysponujących takimi cechami, aby móc funkcjonować. To temat na osobny odcinek, lecz odradzam umniejszanie tym cechom. Wszyscy chcemy, żeby takimi cechami dysponowali politycy, właściciele firm czy służby opiekujące się obywatelami. Nie chcemy, żeby kierowali nami ludzie słabi, tchórzliwi i bez honoru. Określenie Giga Czada dobrze obrazuje wizję męskości, dlatego te memy rezonują szczególnie z młodymi mężczyznami. Zwłaszcza w społeczeństwie, w którym wielu mogło wychować się bez odpowiedniego męskiego wzorca. Mainstream internetowy na tyle przesiąkł memem Giga Czada, że określenie to zaczęło być stosowane wobec wszystkich, którzy wykazują się sprawczością, siłą, rzetelnością w swojej dziedzinie. Można więc powiedzieć, że Giga Czad stało się synonimem słowa wzorzec i to w dodatku wzorzec godny naśladowania, wyznaczający pewne standardy. Właśnie w takim kontekście Giga Czadem nazywa się marszałka Sejmu Szymona Hołownię. Wiele osób miało względem niego obawy, zanim objął tę funkcję. Mówiono, że jest zbyt delikatny i wrażliwy na poważne polityczne stanowiska. Lecz ku zaskoczeniu, jak w tym memie Average Fan vs. Average Enjoyer, jest po prawej stronie stoicko opanowany. Bardzo cenię państwa komentarze i uwagi, natomiast zwracam też uwagę z mojej perspektywy, że stają się odrobinę monotematyczne. Zachęcam do większej oryginalności, pracy intelektualnej. Obrazić też trzeba umieć. Szymon Hołownia na przestrzeni ostatnich tygodni nie tylko dzielnie znosi wyzwanie emocjonalne pełnienia funkcji marszałka, doświadczenie telewizyjne z prowadzenia programów na żywo również wychodzi na jaw, ponieważ nawet w obliczu małej wpadki Hołownia potrafi wybrnąć z tego w żartobliwy i kulturalny sposób. Chwilą dowiedziałem się od jednego z panów reporterów, że tam była kotara w korytarzu marszałkowskim, która była zaciągana, żeby... Słuchajcie, naprawdę, nie wpadłbym na to, a się okazuje, że jednak rzeczy, na które bym nie wpadł, można było zrobić. Ta kotara to jakiś absurd kompletny. Znaczy, nie wiem, czy jego imienia jest ta kotara. Aha. Natomiast nie wiem też, próbuję od rana wymyśleć, czym mogliby takim zajmować się marszałkowie albo wicemarszałkowie Sejmu, że trzeba to zasłaniać kotarą. Ja ani takich myśli, ani takich potrzeb, które kotarą trzeba byłoby zasłaniać, w tym budynku nie mam. Na konferencjach z dziennikarzami Szymon Hołownia również radzi sobie, jak widać po przytoczonym nagraniu, całkiem sprawnie.
potrafi sprytnie balansować pomiędzy merytorycznymi wypowiedziami, a takimi, które wymagają zastosowania chwytów retorycznych. Te wpływy rosyjskie też były wśród właśnie służb specjalnych w tamtych latach, tak samo jak służby specjalne korzystały z Pegasusa. Chce pan powiedzieć, że za rządów Jarosława Kaczyńskiego, jako wicepremiera do spraw bezpieczeństwa w służbach polskich były rosyjskie wpływy? To chciał pan powiedzieć? Nie, chcę powiedzieć, że te wpływy mogły występować. Ja nie mówię, że one były. Ja nie wiem o tym, czy one były, ale te wpływy... Czyli domaga się pan, żebyśmy zbadali teraz, czy w służbach zarządu wicepremiera Kaczyńskiego odpowiedzialnego za bezpieczeństwo byli rosyjscy agenci i rosyjskie wpływy, bo nie ma pan co do tego pewności. Znaczy, ja się niczego nie domagam, panie marszałku, tylko ja pytam o to, nie, czy ja też to nie... Ja bo ja z ciekawością przyjmuję pański punkt widzenia. Właśnie taki obraz marszałka Sejmu sprawia, że polityka staje się bardziej znośna dla przeciętnego odbiorcy, który nigdy wcześniej nie oglądał posiedzeń Sejmu czy konferencji ze względu na to, że brakowało tam kultury czy bardziej ludzkiego podejścia. Wydaje się zatem, że to właśnie podniesienie standardów politycznych stało się powodem, dla którego w internecie, w memach, a nawet w analizach na mainstreamowych mediach określa się Szymona Hołownię mianem Gigaczada. Jest to entuzjastyczna odpowiedź internetu na nową postać wnoszącą świeżość do debaty sejmowej. Potwierdza to spora ilość komentarzy, wyrażających wręcz zaskoczenie postawą nowego marszałka. Zacytujmy kilka. Hołownia prowadzi program swojego życia, świetnie mu idzie, a pod komentarzem niemal 3000 lajków. Hołownia mnie nie przekonywał, ale wydaje mi się, że rzetelnie wykonuje swoją pracę i to mnie cieszy. Jest regulamin, jego się trzyma, za to dostaje pieniądze, mi się to podoba, oby tak dalej. Wcześniej nigdy bym nawet nie pomyślał, że dzięki Hołowni będę z uwagą obserwował obrady Sejmu. Życzę dużo sił nowemu marszałkowi z tym przedszkolem. Wskazuje to na fakt, że ludzie uwierzyli w Szymona Hołownię, a określanie go jako Gigaczada czy Szymona Czadowni podpowiada nam, że Hołowni udało się wyjść poza mury informacyjnego mainstreamu i wkroczyć ze swoim przekazem do kultury memów oraz dotrzeć do młodych ludzi. Kultury, która, jak się okazuje, ma całkiem spore przełożenie na to, jak postrzegamy świat. Polityka stała się teraz bardziej popularna, szczególnie wśród młodych, gdzie transmisje live mają po kilkadziesiąt tysięcy oglądających na żywo, a czat jest zaspamowany XD, REL i gigaczadami. Powstaje zatem pytanie, czy Szymon Hołownia zdoła udźwignąć miano gigaczada nadane przez młodych ludzi przez całą sejmową kadencję? Podziel się swoją opinią w komentarzu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.